Siema ludzie, tutaj Ozdóbka. Kurde, ale mam bałagan z tyłu. Dobra, nieważne. Teraz dopiero zobaczyłem w telefonie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o snach. Snach. Bo czasami jest tak, że sny są takimi horrorami, że jak się człowiek budzi, to nie może się ogarnąć. Na pewno tak macie, że po prostu cały dzień macie spieprzony przez to, że sen był słaby. Albo budzicie się tak, że mówicie, kurde, ale bym poszedł dalej spać, bo tak cudowny miałem sen, że to szare życie w koło tylko mnie przygnębia. Ja wam powiem, dlaczego dzisiaj ruszyłem ten temat, bo miałem dziwny sen, bardzo dziwny, nie? Kurde, chyba po moim imieniu widać, że on był bardzo dziwny, bo jeszcze czuję się przez niego zmęczony. Całą noc uciekałem i powiem wam, że to wcale nie jest śmieszne, bo dokładnie nie pamiętam, jak się sen zaczął, ale dokładnie pamiętam ulicę, że jakbym się tam znalazł, to bym wiedział, gdzie to jest. Był to jakiś arabski kraj, bo dziwne budowle, wiecie, te takie jasne, wypalone od słońca, piękna pogoda była i na tym się kończyło piękność w tym śnie. Dlaczego? Bo miałem takie flashbacki, takie przebłyski. W pewnym momencie widziałem, że jadę na jakimś samochodzie, jakiejś ciężarówce i patrzę tylko przez otwór. Z tyłu byli jacyś ludzie, wszyscy byli spanikowani, ale nikt nie krzyczał, nikt nie płakał, bo po prostu każdy był w wielkim szoku. I w pewnym momencie dojeżdżamy do takiej krzyżówki. Widzę, że są samochody, jeepy, na tym ludzie ubrani na czarno, w stylu właśnie ISIS ubrani i wyciągają ludzi, ale wtedy nie białych, tylko wyciągają ludzi ubranych na biało, też jakichś Arabów, każą im klęczeć, tak jak za czasów, nie wiem, mi się to kojarzy, jak mi dziadek opowiadał, za czasów Katynia, i nie strzelajmy w głowę, tylko ich rozstrzeliwują na ulicy, czyli widziałem białe ubrania, zakrwawione. O Jezu, zobaczcie, ciary mam. Szok. I tną wszystkich i kałuża krwi, a ja po prostu przejeżdżam samochodem i to widzę. Następne, co mi się teraz przypomina z tego snu, bo wiecie, sny są takie, że nie pamięta się dokładnie. I mówię wam od razu, to nie jest żadna ściema, walenie po publiczkę, bo ja się obudziłem, to mi tak serce napierdalało. I po prostu tak patrzyłem mu i cieszyłem się, że jestem w domu. Od razu podszedłem do swojej niuni, do swojego węża i po prostu... O Jezu, tak się cieszyłem, że jestem tu i teraz, że przegięcie. I następny flashback, jak biegnę ulicą, taką wąską, właśnie te takie wypalone domy, słyszę strzały gdzieś tam daleko, w pewnym momencie odwracam się i widzę na jeepach gości, którzy, bo biegam, dobiegam do takiej krzyżówki i patrzę do tyłu i widzę, jak napieprzają wszystkich białych. Po prostu tną białych ludzi, w ogóle się nie zastanawiając. Ja w pewnym momencie mówię, kurde, nie tędy, odwracam się i stoi gościu, pamiętam dokładnie jego twarz, w drzwiach, to był coś w stylu, jak jakiś, wiecie, takie długie wąsy miał, łysy, wysoko spodnie zaciągnięte na szelkach i w pewnym momencie widzę, jak on mi woła, nie? Jejku, kamerka, nie przeszkadza mi teraz, jak rozmawiam. I widzę, jak mi woła, nie? I takie zastanowienie w głowie, czy on mnie woła, bo chce mi pomóc, czy mnie woła, bo chce zrobić krzywdę, ale patrzę w jego oczy, wiecie, po oczach wszystko widać. Więc widzę, że to taki dobry człowiek, woła mnie i widzę, że już są trzy inne osoby, też jakieś arabskiego pochodzenia, dzieciaki chyba, też ubrane na biało i on mówi, chodźcie, was schowam. No kurwa, ciary mam, dosłownie. I odkrywa takie miejsce. Dokładnie mogę wam powiedzieć, jak to się otwierało, ale po co, nie? W jakimś ganku i on, pamiętam, jak mówi do mnie, właśnie dziwne, bo zrozumiałem jego język, tak niby mówił po arabsku, a rozumiałem, o co chodzi, że on się duchował za czasów, kiedy biali byli źli. I mówi, schowajcie się tu. I my się chowamy, ale jest tam bardzo ciasno. Ja mówię, nie, nie schowam się tu, bo nie starczy miejsca dla tych dzieciaków. I on chowa tych dzieciaków. Ja przeskakuję przez jakiś balkon, dziękuję mu, lecę, widzę tylko, jak strzelają. No po prostu, wiecie, taka rzeźnia, tak jak nieraz się filmy ogląda o Afryce, że jedni, drugi po prostu miasta rozpieprzają, nie patrzą.
I ostatnie co pamiętam, że widzę kościół, wbiegam do kościoła, ale to nie jest kościół typowo katolicki, tylko tak jak w Egipcie, że to jest chrześcijaństwo, ale troszeczkę inne odmiany. I widzę, są tam pochodzenia arabskiego, jestem jedynym białym. I wbiegając słyszę, jak jeden chłopczyk krzyczy, też po arabsku, też go rozumiałem, nie wiem dlaczego, że mamy tu białego. I wbiegam, próbuję ludziom, żeby mi pomogli, a oni wszyscy odwracają ode mnie głowę. Po prostu odwracają, uciekają tą głową. I ostatnia rzecz, że wskakuję na taki jakby ganek, gdzieś próbuję uciec i się obudziłem. Słuchajcie, serce mi tak zapieprzało, czułem się tak bezradny. Nie wiem, czy mam jakieś kurwa akcje po tym Egipcie, czy co, bo później jakby z Egiptu wróciłem, miałem też na jakiś czas jakieś głupie jazdy, ale nie takie, że ja dokładnie pamiętam twarzy, pamiętam ludzi, dokładnie nawet tego dzieciaka pamiętam, który krzyczał, że mają białego. Jego aż ciary mam i wiecie, i słychać w tle, jak są te ich msze takie. Wow! Jeszcze mam głowę zrytą, bo to, wiecie, jest godzina 17, ale ja cały dzień spałem, bo po prostu wczoraj coś robiłem i poprzednią noc nie spałem. Jestem przerażony, dosłownie. Mam jeszcze takie coś, że cieszę się, jadę teraz sobie odreagować, spotkać się z piękną istotką, pójdziemy może gdzieś do kina, bo chcę o tym zapomnieć jak najszybciej. I powiem wam, że chyba sny nasze to jest jakieś takie jakby drugie życie. Nawet książkę piszę teraz, Elysium Język Snów, czyli dziewczyna żyje w normalnym życiu plus ma życie swoje we śnie. Ale to wszystko się dowiecie, bo ta książka uważam, że będzie bestsellerem i nie robię teraz jej reklamy po to, że wcześniej coś tam pod publiczkę walnąłem, po prostu wam o tym opowiadam. Wow, a powiem wam jeszcze jedną sytuację. Mój przyjaciel, który zginął w 2000 roku, Hans, miał ksywę. Później jego babcia mi powiedziała na pogrzebie, że on mówił, że przez tydzień mu się śni, że jedzą go kruki. I nie chciał nikomu o tym powiedzieć, bo się bardzo tego bał. Nawet jak chyba do niej dzwonił, wtedy to płakał i mówi, co to może znaczyć. Więc uważam, że nasze sny... W ogóle uważam, że to nasze życie jest takie, że nie polega tylko na fizyczności, tylko na duchowości, na energii. Jak ktoś myśli inaczej, sorry, ja może mam zjebany łeb, ale ten sen aż mi głowa rozbola. Słuchajcie, dawno mi głowa nie bolała, ale to był najcudowniejszy moment, jak się obudziłem, nie? Kurde, dokładnie ulicę pamiętam. Myślę, że jakbym się tam znalazł, to po prostu bym zaczął chyba stamtąd uciekać, nie? Ale była taka rzeźnia, tak cieli, w ogóle ta nienawiść ich. A, byli na czarno, nie mieli zakrytych twarzy. Po prostu odkryte twarze i krzyczeli i cieli, nie? Cieli, widziałem, że byli cięci na białych oraz mam uczucie, no nie wiem, może się mylę, tak jakby cieli chrześcijan, którzy byli też Arabami, czyli wiecie, bo są chrześcijanie też, tak jak w Egipcie spotkałem bardzo dużo chrześcijan, nie? Kurwa, aż mi serce szybciej bije. Dobra, pozdrawiam ją, możecie opowiedzieć o swoich snach na dole w komentarzach. Będzie miło, jak zostawicie lajka, hejty mogą zostawić, mi te minusy, pomyśleć, że tak nie skumają tematu. Jak chcecie posłuchać więcej moich akcji w aucie, bo ja opowiadam szczerze, to możecie zostawić tam suba i będziecie dostawali informacje. Wow. Ale widać po minie, że po prostu czuję się jak zbity pies, nie? No ale cały sen uciekać. Położyłem się od 23 do 17 i mi się to śniło. Może sobie jeszcze coś przypomnę, ale już nie będę wam opowiadał, po prostu zostawię to dla siebie, nie? No, pozdrawiam ją.